Ja tu wchodzę do Smoczej Jamy, kręcę na stół, prowadzą schody. Tu są takie okienka, co widać, że statki pływają, co się tam dzieje w środku, koło mostu Dębnickiego i na zakolu Wisły. No i ja schodzę dalej, patrzę, co tu nam jeszcze proponują. Tu jest coś zakratowane. Proszę bardzo, ludzie tam na dole. A ja patrzę, żeby dojść do smoka. Mam nadzieję, że on nic mi złego nie zrobi. Tu jest, prawda, są takie okienka, co można coś tam widzieć. No ale jest coraz niższy poziom, to coraz mniejsze widoki. Prawda, tu jakieś orzechy, proszę bardzo, widać. Tak. No a tu jakieś wypustki, nie wiem, do czego to ma służyć. No tych schodów jest dość sporo, proszę Państwa, szanownego. I poziom jest coraz niższy i musimy zejść chyba poniżej poziomu w ogóle Wawelu ulicy. Chyba, zaraz się to okaże. Proszę bardzo, tu jakieś ekstra lampy, widocznie już poziom osiągnięto, prawda, poziom ulicy. Schodzimy dalej, zaczynam rzeczywiście czuć, że tu rosną energie, proszę Państwa. Czyli tu w Smoczej Jamie też są zdecydowane energie. Czuję je coraz bardziej, prawda. O, tu smog miał niezłe używanie. Ale ja już się trochę zmachałem. Ciągle w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. No i jeszcze smoka i właściwego poziomu nie widać. Nie widać. Dużo tych schodów. No tu się chyba już osiąga ten właściwy poziom. Widać, że tu już są skalne zakamarki, prawda? No, widać, że tu Wawel jest zbudowany na skalę, prawda? Trzeba uważać, żeby się nie potknąć. O, dużą miał tą jamę. Smog miał dużą jamę. A co to znaczy? Osiem, coś tutaj wymyślili, prawda? O, mógł mieć spory przychówek tutaj. Czy jakaś woda jeszcze występuje? Nie wiem dlaczego. Tu u góry jakiś. A nie, to nie światło, to dostęp od lampy. No i on tu miał, mógł być cała rodzinka smoków. Cały oddział smoków mógł się tutaj pojawić. A tu jest chyba główna kwatera smoków. Jakieś łańcuchy. Ho, ho, ho. Kolumny. No, no, no. Był, o, kapie nawet. Proszę Państwa, i tu jest chłodno. Chłodno to ta, ja pierwszy raz jestem w życiu w Smoczej Jamie, choć jestem Krakusem z urodzenia. No, proszę Państwa, potężna to jest jama. Na znaczną część pod Wawelem. No, to tu rzeczywiście można było tędy prawdopodobnie wydostać się z oblężonego zamku, a może były jeszcze dodatkowe przejścia.